Witamy Was serdecznie, z tej strony Adrian i Kazi, siema. No, bardzo ciężkie czasy nastały dla rolnictwa. To, co politycy robią, nie chcą współgrać z rolnikami, ustawy jakieś różne robią. Dlatego bardzo chcielibyśmy Was zaprosić do Warszawy we wtorek. Jest to 13 październik. Tak, my tam będziemy. Dużo osób od nas też jedzie. Pokazać po prostu społeczeństwu, że to coś się dzieje właśnie, a nie, że wszystko jest zamiatane pod dywan, bo nic nie jest nagłośnione, nikt nic nie mówi, że jakieś protesty czy coś, bo wszystko super okej, z uśmiechem na twarzy, każdy chodzi do pracy, ale nie jest tak, bo to kurczę, będzie źle, będzie naprawdę źle, jest bardzo źle się dzieje w naszym kraju. No i co, musimy coś działać w tym kierunku, bo jak my nie zawalczymy, to kto zawalczy? I kiedy wtedy? Strajki strajkami, sami wiecie, blokowanie dróg to jest też uciążliwe dla niestety, ale obywateli, musimy to pokazać, ale to jedynie trzeba też pokazywać. Bo jak my tego nie pokażemy, media tego nie pokażą, nie pokaże tego, że jest źle, mówią, że jest tak pięknie, tak dobrze, tak super. Nie ma perspektywy na dalsze po prostu gospodarzenie w takich warunkach, nie? Dlaczego nie występujesz nigdzie w telewizji? No sami telewizja wiecie, kłamie. Telewizja kłamie. Ja nie chcę nigdzie się pokazywać w telewizji, jest tylko wyłącznie YouTube i pokazujemy to, co jest na YouTubie. Dobra, tak więc zapraszamy Was na kolejną część odcinka, teraz bardziej humorystycznie i trochę bardziej rozrywki. Widzimy się po przerwie. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony adres kanału Joker Farm. A dlaczego 60 jest u Kazika? 60 będzie przechodziła mały tuning, tak i tak ona w polu już teraz nic nie zrobi. No chcę po prostu troszeczkę ją jeszcze stuningować, nie zgapiam to z innych kanałów, tylko po prostu robimy to z Kazikiem po swojemu. Z tyłu mam bardzo mało powietrza, 0,8 bara, z przodu tak samo dałem na 0,8, może to jest mało, ale przy takiej jeździe na takiej szosie dziurawej jest naprawdę petarda, jest tak wygodnie się jedzie, w ogóle lepiej niż John Deere'em. Dobra, to my jedziemy i widzimy się za moment. Zobaczcie, co się robi, żeby były dobre ujęcia. Elegancki statyw. Pastuch F2000. Bolca! O kurde. On ładnie pracuje. Ładnie pracuje? Ty chcesz na to zwrócić tak uwagę? Co? Ty zwrócisz na to uwagę? No, ale za rogu partacze robili, nie? Jak to ciapki Jezus, mówię. Ja tak się ten... Słuchaj, jak to równiutko pracuje. No. Ja na hamulcu, ty się pomęczysz, a później ja ruszę, dobra? Dobra. Tu się nie sugerujcie, że ona tam ma większą moc. Oczywiście prawdopodobnie wygra to. My to robimy tylko tak dla naszej przyjemności to. No. Po prostu dla fanów. Chcemy zobaczyć, jak to no. będzie. Dobra. A będzie później może wygra, to będzie z rozrzutem większym. No, już przechodzi do następnej rundy, a jak 60 przegra, to 30 idzie do następnej rundy. Ja mam tajną broń podnośnik. Adria może tego nie wie i ja właśnie w ogóle nawet tego nie ma. Ale ja sobie podeprę, zrobię dociążenie na beleczce. Tak?
Ja pierdzielę! Co się stało? Widziałeś przez film szło z Poliny? No. Gdzie zaciągał tym? On w drugą stronę chodził. Czemu? Nie wiem. Oj, bo to... Ja pierdzielę. Kto to zakopie? Ty. Ale zobacz, co tam one robią, jak tam jazda. Ty mnie trunęłeś tak, że on odpalił w drugą stronę. Co? Odpalił w drugą stronę? Na czwórce. Na czwórce? No. Tak u Jarka ogarka Łesiok. A za co te opony za miazgę robią? Za co ja narobiłem? Ale zobacz, co opony te tu zrobiły. No. Nie ma nic, nie? Po tych oponach. Tak, one... To zobacz, ja... Czuję się jakby gąsienica. Kurde, zapomniałem. Zobaczcie, po całej trasie jednak trzeba było znowu nasmarować u ciebie, nie? Ten olej na tym łożysku jest, nie? No. Ona przypiskuje. To nie jest tam coś źle, tylko po prostu trzeba kapkę znowu oleju dać, nie? Tam jest jak te łożysko, co tam się oporowe. Oporowe. No, bo teraz będą kurde mówić, no to dobra, teraz... Teraz zagarnąć trzeba wszystko. Ale się nie spodziewałem tego. No, tu chodziło nie o moc, tylko jednak przyczepność jest dużo większa, nie? A ten, jak teraz ten gaz jest odkręcony? No. No więcej gazu? Super, no. No. Co robimy z 60-ką? Gdzie jedziemy teraz? No to zaraz do barylaków. Jedziemy tam testować? No, to... Czy tutaj tłumik nakładamy? To jedziemy na dół. No dobra, do ciebie. No. I tyle. Super ciapka, nie obrażając naszego tutaj, Kazika. Bo powiecie, że ten test nie ma sensu. No nie ma sensu, tylko po prostu... No tak ciało nam się, akurat nam się nudziło, mieliśmy chwilę po robocie i tak zgadaliśmy, że coś tutaj... Tak. I chcę pokazać właśnie te opony, jaką one mają przyczepność, teraz będzie... a nie chcą grzebać, nie? Teraz z trzech kamer będziecie mieli pokazane to, jak one się zachowują podczas obciążenia, że wszyscy mówią, że on powinien grzebać, ale on nie będzie grzebać. No, jest trzecia kamera, która pokazywała całą perspektywę, co tu robiliśmy, to zobaczycie, jak one się układają i co one wyczyniają, bo no kurde, nie ogrzewajmy, no robią kozacką robotę. Tak? Moje, no kurde, przyczepność jest nie piękna, nie? Nie ma pieniędzy kosztowały i dlatego... Dlatego jakbyście zamawiali do ciągnika, który ma pracować w polu, jak i na szosie jeździć, tylko i wyłącznie radialki, moim zdaniem. Jak oczywiście ciągnik będzie pracował w lesie, to... No to się nie nadają, muszą być diagonalne. Dodatkowo z warstwą wzmacniającą, bo diagonalne mają bardzo mocną warstwę tutaj boczną, a radialne niestety tu są bardzo słabe, ale za to mają dobre właściwości właśnie uciągowe w polu. A to co, wracamy? O, widzisz, jak jest miękkie? No, jak twoja pynka. Jedziemy. Tak więc, jeśli wam się podobał odcinek, no to dzięki za oglądanie. My się widzimy w kolejnym odcinku. Tak więc, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie. Cześć.